Szkoła Tańca Kingdance pani Kingi Olchowik-Pogonowskiej otrzymuje odznakę Przyjaciel Dziecka za nieustanną gotowość służenia dzieciom, troską, ciepłe i serdecznością. Na statuetkę nazywamy przez nas specjalną Przyjaciel Dziecka, żeby zwiększała te pomieszczenia, które przyjeżdżacie. Jedyną rzetelną i uczciwą miarą dobra są rezultaty jego oddziaływania. Dobra, które bezinteresownie i swobodnie przepływa od ludzi do ludzi, nie sposób jednak wartościować. Dobro jest bowiem samo w sobie tak bezcenne, jak najrzadziej odkrywane okruchy minerałów z innej epoki, a może z innego porządku świata. Dobro człowieka stanowi o jego sile, kształtuje osobowość, przyciąga innych ludzi. Nierzadko staje się latarnią w przestworzach bezradności i obojętności. Kierowane wrażliwością dobro promienieje wartościami i lśni barwami życia, których nie wybawia zimne światło codzienności. Dobro to także pamięć, troska, bliskość, obecność. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie wyróżnia unikalną nagrodą specjalną, certyfikatem Króla Maciusia, osoby, które chcą i potrafią działać na rzecz dzieci i młodzieży oraz przekazywać dobro najmłodszym, zanim stanie się szlachetnym gestem, ważnym słowem, pomocą i wsparciem. Dobro w ich rękach jest szlifowane i wystawiane na próby. Nabiera właściwości i cech indywidualnych. Środowisko ludzi działających dla dobra dzieci skupia ludzi wyjątkowych. Każdy, kto promieniuje dobrem dla dzieci, równocześnie jest siewcą z cech wspólnych dla wszystkich ludzi powierzchni. Obojętnie skąd przychodzą do dzieci ludzie wyposażeni w oręż dobra, mają ten sam cel. Serce dzieci na dłoni rozświetlić i ogrzać mrok smutku. W nazwie nagrody kapituła przyznająca wyróżnienie postanowiła skorzystać z symbolu bohatera znanej książki Janusza Korczaka, uznając, że nie ma lepszego wzorca od postaci, która dążyła do zrównania dzieci z dorosłymi. Mały, odważny król nie dopiął swego, lecz pozostał godłem walki o dobro dzieci. Miło nam dzisiaj przyjąć do elitarnego grona i wciąż bardzo wąskiego grona rodziny króla Maciusia wielce czcigodny laureacie. Odbierając tę godność, pamiętaj, proszę, że nie ma nic cenniejszego od uśmiechu szczęśliwego dziecka. Teraz gratuluję i dziękuję serdecznie. Proszę przekazać również małżonce od nas podziękowanie, gratulacje. Do punktu, który mamy podsumować nasze działania w 2021 i 2022 roku, chciałbym powiedzieć, co jest najważniejsze, mianowicie tych różnych działań było ponad 1000. Przez te dwa lata, natomiast przedstawię złotą dziesiątkę, tak ją sobie określiliśmy, co wydaje nam się być bardzo ważnym dla naszego działania, dla naszej organizacji. W 2021 roku otwarcie integracyjnego placu zabaw w Sławnie dla dzieci na wózkach i dorosłych, nadanie przez Radę Miejską Koszalina rondu przy ulicy Tytusa Chałubińskiego nazwy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Chcę powiedzieć, że to jest jedyne rondo w kraju tak nazwane. Odsłonięcie dwóch murali dedykowanych 75-leciu, 100-leciu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w kraju i 30-leciu Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego. Czwarte, realizacja akcji 75 dobrych uczynków na 75-lecie oddziału. I piąte, spotkanie z Ingą Gianni, przedstawicielką fundacji z Dallas w Stanach Zjednoczonych, fundacji, która pomaga rodzinom dzieci polskich w leczeniu ich, po prostu, które są chore na niedorozwój czaszki. W 2022 roku rozpoczęliśmy akcję wspierania przedstawicieli społeczności ukraińskiej, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Do dzisiaj zajmujemy się, pomagamy około 40 dzieci i ich rodzinom. Dwa, udział oddziału za pośrednictwem afrykańskiej misji salezjańskiej w projekcie Adopcja na odległość, obejmującym grupę dzieci z miasta Kor na północy Kenii. Następnie zdeponowanie w wykuszu okiennym biura oddziału kapsuły czasu 2021 dedykowany 75-leciu TPD w Koszalinie. Organizacja gali 75-lecia Koszalińskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Filharmonii Koszalińskiej i wręczenie pierwszego w historii naszego oddziału sztandaru.
oraz wręczenie paczek świątecznych ponad 1000, dokładnie to powie pani Justyna Basiejko, podopiecznych w ramach ogólnopolskiej akcji Gwiazdor 2022. Niezależnie od tego udało nam się zorganizować 3 edycje wystawy Edwarda Rokosza, 2 w Koszalinie, 1 w Polanowie. W ten sposób dochowujemy słowu danemu wdowie po naszym przyjacielu Szarze Bergman Rokosz, że będziemy opiekowali się dorobkiem artysty. W sumie takich wystaw przygotowaliśmy 4, bo pierwsza odbyła się w 2020 roku. W planach mamy kolejne, ale myślę, że nie tylko w Koszalinie. Wydaliśmy 24 numery miesięcznika Świat Dziecka, którego redaktorem jest siedzący tutaj Piotr Pawłowski. 3 książki, które tutaj jakby Państwu chcemy zademonstrować. 2 są autorstwa albo pod kierunkiem Piotra, natomiast jedna jest jakby pokłosiem konferencji, którą zorganizowaliśmy dla środowisk nie tylko koszalińskich, bo uczestniczyli w nim przedstawiciele z całego kraju. Konferencja miała tytuł Dzieci w obliczu cyberprzemocy, hejtu i mowy nienawiści. Chcę powiedzieć położyć nacisk, wszystkie te książki zostały wydane dzięki sponsorom. Nas jako oddział jakby na takie jakby działania nie do końca stać, natomiast cieszymy się, że nasze projekty znajdują uznanie wśród właśnie osób, które mogą w ten sposób jakby nas wspierać i to jest właśnie efekt tego. Przepiękne publikacje. Ta ostatnia z tą dziewczynką prezentującym mural właśnie dzisiaj została jakby przywieziona z drukarni. Wydaliśmy też zbiór wierszy polanowskiego poety Grzegorza Szafoniego Słów szafowanie oraz współorganizowaliśmy dużą ogólnopolską konferencję naukową, 5. międzynarodową konferencję pod tytułem Społeczno-prawne aspekty opieki i wychowania w XXI wieku, wyzwania, zagrożenia, nadzieje, wspólnie z między innymi z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koszalinie. Chciałem zapewnić Państwa, że to skromny w zasadzie ułamek naszej działalności, bo największe działania skierowane są na dzieci, a mamy ich pod opieką w sumie około 2000 codziennie. Z tego 750 w opiece instytucjonalnej, około 1300 w opiece wolontariackiej. Ta praca jest skierowana nie tylko do młodzieży, ale też do ich rodziców. W zasadzie mogę powiedzieć, tak jak powiedziałem następnie, 1000 różnego rodzaju przedsięwzięć, z tego co najmniej 100-200 to jest związane z wielkim wysiłkiem, bo nie tylko ta praca organiczna w placówkach, ale również coś, co kierowaliśmy do szerszego odbiorcy. Także tyle, jeżeli chodzi o naszą pracę. Zresztą bardzo szczegółowo jest to opisane w tej książce 75 lat TPD w Koszalinie. Podsumowanie. To jest około 200 stron opisanych, udokumentowanych działań naszych współpracowników, działaczy, którym z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie podziękować, bo to oni tą ciężką pracę po prostu wykonują. Dziękuję bardzo pani. Czyli akcja Gwiazdor, czekamy na nią już praktycznie, jak tylko się skończy, to już wiemy, że zacznie się kolejna edycja, kolejny rok, więc już od września wiemy, że trzeba zacząć pisać listy. Jest to kolejny rok akcji Gwiazdor, która jest koordynowana przez panią Izabelę Król, która współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci już od kilku dobrych lat. Jest to świąteczna inicjatywa, która ma na celu spełnienie marzeń wszystkich dzieci, tych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i materialnej. Akcja Gwiazdor ma na celu znalezienie gwiazdora dla każdego listu, które napisało dziecko,
Tych listów w tym roku było aż 1278. O ponad 200 listów więcej niż w zeszłym roku. Więc bardzo dużo osób, instytucji, korporacji zaangażowało się w tą akcję. Znaleźliśmy aż tylu wspaniałych gwiazdorów i każde dziecko znalazło swojego. Dzieci pisały przeróżne listy, przeróżne w nich miały marzenia. Niejednokrotnie były to od tych takich najprostszych, tak jak nawet w zeszłym roku wspominałam już i one się bardzo powtarzają. Marzą o kredkach, mazakach, o samochodach, o lalkach, o wózkach, ale też są takie listy, które są bardzo poruszające. Akcję prowadzę już, koordynuję od 2 lat. Mam kontakt z gwiazdorami, tak samo ja, jak i opiekunowie wszystkich placówek. Gwiazdorzy dzwonią, dopytują o to, czy na pewno taką lalkę kupić, czy na pewno taki samochód strażacki, czy na pewno taka sztaluga z farbami będzie dobra. Bardzo zależy im na tym, żeby każdy prezent był taki wymarzony, jak sobie napisali w tym liście. Więc uważam, że wielki szacunek dla tych wszystkich osób, które podjęły się takiej wielkiej, wielkiej akcji. Ja ze swojej strony, dla mnie zresztą jest to wielka, ogromna radość być częścią tak ważnej i wspaniałej akcji. I mam nadzieję, że w przyszłym roku tych gwiazdorów znajdzie się jeszcze więcej. W tym roku, tak jak wspomniałam, było ponad 200, więc mam nadzieję, że będzie kolejne 200. Więc kolejne 200 dzieci zyska paczuszki na święta. Sprawimy im wielką radość. W tym momencie już kończymy koordynowanie, rozdawanie paczek. Już część dzieci dostało, część jeszcze czeka. Ale wszystkie te dzieci, 1278, w tym roku dostanie wymarzony prezent. Działań, które są potrzebne do zrealizowania tego przedsięwzięcia. Zawsze pytam, jak Państwo myślicie, ile osób wzięło udział w realizacji tej akcji. Więc padają różne, między innymi moi koledzy, 100, 200. Chciałem Państwu uzmysłowić, biorąc pod uwagę tylko fakt, że jeden gwiazdor, jedno dziecko, bo tak to jest jakby skonstruowane, plus osoby, które, a to jest 1278 osób, plus do tego osoby, które przywożą nam te paczki za własne pieniądze we własnym czasie wolnym, gdzieś koło 70 osób, plus do tego wszyscy nasi pracownicy, którzy i działacze, którzy mają jakby i na początku i na końcu bardzo ważne role od pisania listów, potem po rozliczenie się z tego, co otrzymaliśmy. Mnie wyszło około 1500-1600 osób na otrzymane 1278 paczek. Mało kto ma świadomość, że to tak wygląda. To żadna instytucja. To robią prywatne osoby z całej Polski. Od Trójmiasta, Warszawy, Poznania, Bydgoszczy, Koszalina. Jak widzicie Państwo, siedzi tutaj przedstawiciel tego. A jeszcze zapytam o jedną rzecz, bo to też bardzo ważne. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci nie ma swoich pieniędzy tak naprawdę. My te pieniądze pozyskujemy. Często tylko jesteśmy przekaźnikiem służbie dzieciom. I wyliczyłem znowu tak skromnie, że pozyskali nasi przyjaciele, żeby dać radość małą naszym podopiecznym i nie tylko, bo pomagamy nie tylko dzieciom, które są skupione w naszej organizacji, ale też osobom ze Sławna, ze szkół specjalnych, ośrodków specjalnych. Pomagają nam także i to jest dobra chwila na to, żeby o tym powiedzieć. Biedronka, Pepko, Fundacja Kulczyk, pani Sara Rokosz, o której już dzisiaj mówiliśmy, robią nam zbiórki w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć i też myślę, że jest to dobra okazja, że pomimo, że od 2015 roku tak to po prostu rozpoznałem, jeżeli chodzi o statystyki, spada odsetek dzieci zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, ale w
W tym roku wynosi to 16,9%, czyli 330 tysięcy dzieci jest w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym związanym z biedą. I chcę powiedzieć, że tu na tym polu też mamy wiele do pracy. Między innymi po prostu pozyskujemy żywność z banków żywności. I według naszych danych, a musimy i robimy to w sposób, powiedziałbym, bardzo taki, powiedziałbym, skrupulatny, z naszej pomocy, czyli pomocy banków, przy pomocy naszych pracowników i działaczy, 1081 dzieci uzyskało pomoc z 283 rodzin, a co jest też ważne, pomoc udzieliliśmy też 30 rodzinom ukraińskim, u których jest 89 dzieci. Także chcę powiedzieć, to jest wszystko nasza rola, czyli... W tym roku realizujemy projekt Ogniska w drodze do domu. Jest to projekt współfinansowany przez Regionalny Program Operacyjny, w ramach jego otworzyliśmy 3 nowe placówki wsparcia dziennego w Pustarach w gminie Dygowo, w Dobrowie gmina Tychowo, w Lekowie gmina Świdwin. Wszystkie placówki wyposażyliśmy, zatrudniliśmy kadrę, pracuje tam pedagog rodzinny, wychowawca, świadczymy poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, prowadzimy dodatkowo między innymi zajęcia z logoterapii, socjoterapii, trening umiejętności społecznych i muzykoterapię. 5 placówek wsparcia dziennego w Koszalinie doposażyliśmy w ramach tego projektu, 3 zostały odnowione, tu również świadczymy poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców. Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Starych Bielicach. Zakupiliśmy dla podopiecznych rowery, świadczymy dla nich doradztwo zawodowe. Teraz będziemy też dla nich organizowali kursy zawodowe oraz kursy na prawo jazdy. Dodatkowo we współpracy z gminą Tychowo otworzyliśmy nową placówkę wsparcia dziennego w Kowalkach. To jest mała miejscowość właśnie w gminie Tychowo. W gminie Kołobrzeg, już o tym mówiliśmy Państwu, w styczniu rozpoczęliśmy działalność nowego żłobka dla 16 dzieci. To również został on utworzony z Regionalnego Programu Operacyjnego. Natomiast przedszkole, które tam prowadzimy od 2006 roku, przenieśliśmy do nowego obiektu, który został zaadoptowany po budynku dawnego gimnazjum i utworzyliśmy tam dodatkową grupę dla 20 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Od marca w samochodówce prowadzimy punkt opieki dla 19 dzieci uchodźców z Ukrainy. Są to dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Dzieci otrzymują tam 3 posiłki dziennie. Zatrudniliśmy 2 ukraińskich nauczycieli. Punkt jest całkowicie bezpłatny dla uczestników. Prowadzimy go dzięki pozyskaniu przez nas środków z Fundacji Lotto, ze sklepów Netto w ramach programu Sąsiedzka Pomoc, wsparciu Wojewody Zachodniopomorskiego, wsparciu miasta Koszalina oraz wpłat od prywatnych osób, między innymi z Wielkiej Brytanii i USA. Justyna tu opowiedziała też już Państwu o akcji Gwiazdor. Ja bym jeszcze chciał uzupełnić, że mamy też takich naszych lokalnych gwiazdorów, którzy nas w różny sposób wspierają. Tu już chociażby wspomniana Szkoła Państwa Pogonowskich, która 6 grudnia zorganizowała mikołajkową galę w Filharmonii Koszalińskiej, gdzie biletem wstępu były upominki dla naszych podopiecznych. Powiem tylko, że odbieraliśmy to z kolegą, był to cały bus załadowany po sufit, między innymi około 200 gier planszowych, 200 pluszaków i ponad 200 rodzajów różnego materiałów plastycznych, piśmienniczych dla dzieciaków, które są dla nas naprawdę wielkim wsparciem i pomocą. Pan Włodek Grzegorczyk, to jest człowiek z Ostrowca Wielkopolskiego, z Fundacji Nakarmieni, organizuje dla nas stale takie transporty środków czystości i mydła z firmy Serpol Cosmetic. To jest gdzieś daleko, daleko pod Gniezdem, gdzie jeździmy i cały rok może naszym dzieciakom przekazywać te środki i w naszych placówkach ich używać. Ponadto mamy też takie osoby, które wspierają nasze rodziny, które są pod naszą opieką. Jest między innymi pan Łukasz, który nigdy nie chce, żebyśmy go z nazwiska ujawniali, więc tego nie będziemy robili, ale ma taką zaprzyjaźnioną rodzinę wielodzietną z Ogniska Północ, tam jest 6 dzieci. Pan Łukasz przy każdych świętach, przy każdych urodzinach kupuje dla nich prezenty, kupuje dla nich ubrania, jest w stałym kontakcie z nami i zawsze pyta, co potrzebują. Mamy również zaprzyjaźnioną panią Sarę Rokosz, to jest żona pana Edwarda Rokosza, o którym prezes wspominał. To jest Amerykanka, która mieszka w Polsce, organizuje zbiórki pieniędzy wśród swoich przyjaciół z Ameryki, z Polski i przekazuje nam, między innymi dzięki jej wsparciu prowadzimy ten punkt w samochodówce. Naszym takim stałym gwiazdorem jest również pastor Sebastian Bestrzyński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego,
który również różnego rodzaju zbiórki, paczki przekazuje dla naszych dzieciaków. Między innymi w swoich kościołach w Wielkiej Brytanii też robili zbiórki i przekazywali nam środki, dzięki czemu możemy finansować posiłki w samochodówce. Pomoc trafia również do nas dzięki zbiórkom, które różne osoby na Facebooku prowadzą urodzinowe, między zakupem przez aplikację FunnyPay, gdzie robiąc zakupy, jakieś końcówki procentowe są przekazywane naszej organizacji. A w ostatnim czasie nawiązaliśmy współpracę z fundacją Zaraz Wracam z Wielkopolski, która zajmuje się dawaniem drugiego życia komputerom. Oni komputery naprawiają, wyposażają odpowiednie oprogramowanie i przekazują naszym placówkom. Właśnie w ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy od nich 12 komputerów stacjonarnych i 7 laptopów, które będziemy w naszych placówkach używali. Jest tych osób dużo, ciężko wszystkich wymienić. Chciałem bardzo serdecznie wszystkim podziękować i prosić o jeszcze oczywiście, bo bez Was nie mamy możliwości takich działań. Dziękuję. Dziękuję bardzo.